Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ekscytujący dla mnie dzień, ponieważ jadę w poszukiwaniu nowych mebli do mojego studia, w poszukiwaniu jakichś dekoracji, ozdób do nowego mieszkania. I w zasadzie dlatego tak się dzisiaj cieszę, ponieważ ja uwielbiam chodzić po sklepach i szukać mebli. Serio. Moje cztery kolory, na których chcę bazować, to słuchajcie, biały, beżowy, oliwkowy i taki drewniany, drewno, po prostu drewno. Nie wiem, jak ten kolor się nazywa. Drewniany, tutaj macie przykład. Więc na tych kolorach chcę się opierać i szukać wszystkich dodatków, które właśnie będą do siebie pasować. Jeszcze przejdziemy do głównego odcinka. Zaproszę Was na mojego Instagrama Oliwka Ślusarczyk i oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Dobra, to jedziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego. Spodobała mi się ta kanapa. Jest naprawdę mega fajna. I ma bardzo fajny kolor. Jest wygodna. Ale chcę zobaczyć tak, żeby była mniejsza, bo pan powiedział, że są różne rozmiary. Więc teraz kosztuje 2600 euro, więc trochę dużo. Ale gdyby ją skrócić o połowę, myślę, że by była ok. Siema mordeczki, witam Was w sobotę. Ja, słuchajcie, wyglądam tak jak wyglądam, ale jadę szybko na zakupy. Dzisiaj mała lista, mało rzeczy do kupienia, ale chcę to załatwić rano, jest 12, szybko wrócić do domu i ogarnąć swoje życie. I dzisiaj muszę ogarnąć siebie, bo nie wiem, jakoś tak muszę się odświeżyć, wykąpać porządnie, zrobić sobie pielęgnację. Ogólnie ten tydzień nie należał do najlepszych. Byłam bardzo przytłoczona, w zasadzie dalej trochę jestem. Nie wiem, miałam jakoś tak więcej stresu, znowu spadła mi motywacja. Ale pomińmy ten temat, więc dzisiaj chciałabym właśnie się tak odświeżyć, zadbać o siebie. Co teraz robimy? Jadę do centrum wypić jakąś kawę, zjeść coś, jakieś pancake'i, coś słodkiego. Dzisiaj w planach jeszcze muszę podjechać do restauracji, tak jak tydzień temu zarezerwować stolik na wieczór. I też po drodze chcę wstąpić do second handu, ponieważ za tydzień, dokładnie za tydzień, wyprowadzam się do nowego mieszkania. Jestem mega podekscytowana i trzeba znaleźć jakieś meble, a w tym second handzie są naprawdę bardzo fajne rzeczy, także Wam przy okazji pokażę. Okej, nagrywam moją nową kamerą, by the way. Potem Wam ją pokażę, jak wygląda, ale tak, dajcie mi czas, żeby to wszystko opanować, dobrać kadry, kolor i tak dalej. Again, maybe that's gonna be better. Oh my god, I'm so excited, babe. Ginieski tutaj jest operatorem, więc też na pewno musi nabrać wprawy. Ja też muszę się nabrać wprawy do tego, żeby ogarnąć cały ten sprzęt. To jest, słuchajcie, second hand. I tu są tak zajebiste rzeczy, naprawdę. Zaraz Wam pokażę, tylko muszę gdzieś zaparkować. Mam wielką kałużę, także nie fajnie, nie fajnie. You, that can stay. Oh my god. I don't see the price. Yeah, the price is there. Ogromną cenę. Yeah, almost 2000 euro. Ale jest przepiękny, patrzcie na to. To drewno, wow. Patrzcie, jakie tutaj są fajne rzeczy, ale nie sądziłam, że wszystko będzie tutaj takie drogie. Naprawdę. Byłam ostatnio w nowym sklepie, jakby z rzeczami nowymi i wszystko było tańsze, także wow. Pamiętajcie, że second hand to jest z drugiej ręki, nie? Okay. This.
Tego nie lubię. Ja... Almost 600, so... It's enough for two persons. Mam nadzieję, że mnie słychać i dobrze widać. Światło się trochę odbija, bo z tyłu mam światełka, więc może się psuć ostrość. Natomiast jestem teraz w restauracji The Baron. Ostatnio odkryłam tą restaurację. Jakieś 10 minut od domu, więc jest blisko. I ja, słuchajcie, dzisiaj sobie wzięłam kurczaka na szaszłyku w sosie z masła orzechowego. Był przepyszny. Do tego frytki i frytki z batatów. Dzieniecki wziął obiad typu crispy chicken. Teraz w zasadzie czekamy, chillujemy i zaraz będę brać jakiś deserek. Ja chcę zamówić cheesecake, bo ja ostatnio mam, słuchajcie, obsesję na punkcie cheesecake'ów. Przysięgam wam. Gdzie widzę cheesecake, to muszę zamówić, spróbować, czy to cytrynowy, czekoladowy. I dzisiaj, słuchajcie, serwują churros cheesecake. Oh my god, dobra, nie wiem od czego zacząć. Może... Cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj, słuchajcie, vlogujemy. Przeprowadziłam się w końcu do nowego mieszkania, więc mam nadzieję, że teraz filmy będą się pojawiać regularnie i też wszystko się teraz zmieni, mam nadzieję. Pokażę wam od razu mój nowy sprzęt, bo też właśnie miałam wam pokazać. Słuchajcie, kupiłam sobie kamerę w końcu do nagrywania. Natomiast dzisiaj jeszcze będę nagrywać telefonem i przez najbliższy czas, dopóki nie ogarnę, jak tej kamery się poprawnie używa. Ponieważ tu jest tyle funkcji, których nie rozumiem, że nie jestem w stanie na razie tego opanować. Muszę przysiąść, poczytać, pooglądać filmiki na YouTubie. I też na pewno muszę zamówić jeden obiektyw szerokokątny, bo sama ta kamera jest spoko, ale ten obiektyw mi się przyda. Ponieważ jest strasznie mało widać, co pokazuję na tej kamerze. Trzeba to wszystko rozpakować i chcę to rozpakować z wami. Chcę też dzisiaj zająć się kuchnią. Jutro też zrobię resztę, ale dzisiaj chcę ogarnąć całą kuchnię, czyli ją posprzątać i włożyć te wszystkie rzeczy do szafek. Natomiast tutaj dużo rzeczy jest ogólnie w tej kuchni. Sztućce, naczynia, to wszystko tutaj zostało, więc spoko, bo przynajmniej nie będę musiała wszystkiego kupować. Najpierw śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam, a mamy godzinę 13. Kupiłam bagietkę, więc robimy sobie kanapki. Potem obiad. Pokażę wam dzisiaj przepis, który ostatnio pokazywałam na moim Instagramie, do którego was też zapraszam. I jest to przepis na zarąbistego kurczaka w stylu azjatyckim w jakby sosie słodko-kwaśnym. No, warzyw, brokuły, kurczaczek, ryż. Taki sobie obiadek zrobimy. I dzisiaj, słuchajcie, na śniadanko wlatuje buła z camembertem. Nie jadłam taką w pracy i tak podłapałam i chcę ją odtworzyć. Tak, mam taką świeżą bagietkę. Więc ukroję sobie kawałek. Do kanapki będziemy potrzebować jakiegoś serka. Ja mam camembert, bo orzechy włoskie, miód. I wydaje mi się, że z tego najbardziej pasuje rukola. Wkładamy sobie na kanapkę. Ja w sumie nic nie dodaję do tego, żadnego masła, bo ten serek już jest wystarczająco tłusty. Rukola. W poniedziałek też przyjdą mi meble do mojego studia, więc też sobie razem otworzymy. Wydaje mi się, że otworzę je na Instagramie, w sensie, że stworzę rolki i dodam na Instagrama, bo też chcę być bardziej aktywna na moim nowym profilu. W sumie nawet się wam nie pochwaliłam, więc może odłożę kanapkę i wam powiem. Ostatnio stworzyłam swojego Instagrama z moją branżą beauty i jest to Olive Studio, tutaj się pojawi zdjęcie, więc zachęcam do śledzenia, możecie zaobserwować. Prowadziłam właśnie się do tego mieszkania z myślą też, że będę miała tutaj studio, które będziemy sobie też razem urządzać. No i mam w sumie całą wizję w głowie. Byłam na kursach, też mogliście widzieć, więc próbuję swoich sił tutaj w Holandii. I już znalazłam kilka dziewczyn, holenderki, które wyczaiłam w kawiarni w
potwornie, jak byłam właśnie na centrum. And work quicker, please. Słuchajcie, wróciłam do domku i przyszła mi paczka z Amazonu. To jest w sumie moja już chyba przedostatnia paczka, jeśli chodzi o salon i rzeczy, których potrzebuję. Więc kupiłam dwa, bo oczywiście recykling, plastik, jedzenie i papier osobno. Czy te wszystkie makarony i tak dalej, czy tego nie wynieść do innego pomieszczenia i zostawić tutaj wszystko, co używam na bieżąco, a jak się coś skończy, to po prostu dorzucę. Ale zobaczę, czy mi się to wszystko tutaj zmieści w tej kuchni. Jak tak, to zostawię tak, jak jest, a jak nie, to zrobię ala taką małą spiżarkę. Zawsze chciałam mieć taką w mieszkaniu. Zaczniemy sobie od przedpokoju. Drzwi wejściowe, w sumie dosyć spore pomieszczenie. Tu jeszcze nasza lodówka. Tutaj mamy schody. I tak to wygląda. Idę do góry i mamy tutaj właśnie salon z kuchnią. Tutaj mamy fajne lustro do zdjęć. I to właśnie jest ta spiżarka. Pomieszczenie, które po prostu nie wygląda za dobrze i tutaj można by było to wszystko wyczyścić i właśnie trzymać jedzenie jako taka spiżarka. Ale tak, z tego pomieszczenia raczej nie będę korzystać często. Mamy łazienkę, która mi się mega podoba. Bo nie ogarniam, w Holandii zawsze jest takie światło w łazienkach. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, ale na takim kiju. I powiem wam, że łatwo to zerwać, także muszę uważać. I tak wygląda łazieneczka. Łazienka, z której w sumie będą korzystać też moi klienci. Więc fajnie, bo jest taka malutka, idealna. Idziemy do góry po schodach. I mamy tutaj... Tutaj jest, słuchajcie, moje przyszłe studio. Teraz wiadomo, że światło jest takie średnie, ale mega podoba mi się ten widoczek za okna. Patrzcie to. Nie to wygląda, mogę sobie tutaj wszystko obserwować. I to niebo jest bardzo ładne. Mam całą wizję w głowie. Tą ścianę chcę pomalować na kolor oliwkowy, ponieważ, you know, Olive Studio. To jest w ogóle taka ściana z LEDów, którą w sumie mogę wam pokazać. Tylko, że nie mam przedłużacza, więc wam teraz jednak nie podłączę, ale wiecie, to są takie typowe chmury, które po prostu mają LEDy pod spodem i myślę, że nie będę tego ściągać. Tą być może odświeżę i pomaluję na biało. Tutaj już moje łóżko. Teraz nasz pokoik wygląda tak, ale tu jest syf, ale nie dzisiaj, not today. Lecimy dalej. Tutaj teraz łazienka nasza. Tak, nie wzięliśmy sobie suszarki i wczoraj musiałam rozwiesić gdziekolwiek pranie. Na razie to wygląda w sumie tak, ale spokojnie, to wszystko będzie pokładane w szafkach, posortowane, bo niektóre rzeczy muszą być do pokoju, ale na razie to tak szybko tu wystawiłam. I tak to wygląda. Sprzątam dalej, let's go. Kuchnia wysprzątana, teraz zabieram się za obiadek i robimy naszego kurczaka po azjatycku. Słuchajcie, ten przepis jest 10 na 10, musicie go koniecznie zrobić. I pokazuję wam składniki i lecimy z obiadem, bo jestem już bardzo głodna. Jeśli chodzi o składniki, to nie mamy w sumie dużo. Potrzebujemy kurczaka,
do naszych warzyw jako sos, jako bazę do sosu potrzebujemy miodu, sosu sojowego i sosu słodko-kwaśnego. Warzywka, mamy tutaj dwie papryki takie długie. Zaraz Wam powiem, dlaczego akurat warto wybrać takie długie. I dużo cebuli, bardzo dużo cebuli. Najlepiej wybrać sobie dwa różne rodzaje. Mam czerwoną i szarotkę, do tego kawałek czosnku, brokuły. Ja mam mrożone, bo one już są gotowe i oszczędzę trochę czasu na krojeniu. Prawa tutaj kebab gyros i to starczy. W tym przepisie jest to, żeby powstały takie krążki i żeby cebulę właśnie też pokroić na takie krążki. Wtedy to wszystko lepiej wygląda, lepiej smakuje. Więc zabieram się za krojenie. Przepis bardzo łatwy, szybki i tak jak mówię, dużo nie potrzeba składników. Obiadek mamy gotowy, szybki kurczaczek z warzywami po azjatycku z ryżem. Bardzo fajna opcja, polecam do pracy. Ostatnio jadłam to przez 3 dni, bo właśnie teraz robię tak, że gotuję 2 razy w tygodniu i robię po prostu duże porcje i wszystko porcjuję do pojemników na kilka dni. Także idę teraz jeść i w sumie to skończyłam. Jeszcze co mi pozostaje, to tylko wytrzeć podłogi. I jutro jest niedziela i zabieram się za resztę chaty.